Dym tytoniowy, co to jest? Bo dzisiaj jest dzień bez papierosa. Radio obrotowe, Conchita mówi. Przecież organizm jest od Jahwe, organizm jest od Boga i nie możemy sobie tak pozwalać, że my sobie zapalimy papierosa. Zaćma, osteoporoza, choroby układu pokarmowego, to są choroby, które również związane są właśnie przyczynowo z paleniem tytoniu. Da się cofnąć te zmiany, które już powstały w wyniku długoletniego palenia? Da się, jak ona mówi, da się cofnąć, da się cofnąć. Ryzyko udaru czy zawału serca jest takie jak u osób niepalących, więc naprawdę warto rzucać palenie. Czy w Polsce cały czas ta średnia osób palących utrzymuje się na jakimś poziomie, czy jest coraz mniej palaczy? To zależy, jak patrzeć. Jeśli popatrzymy na to na przestrzeni wielu lat, czyli od lat 80., kiedy byliśmy absolutnym liderem, można powiedzieć, jeśli chodzi o palenie, czyli ta częstość palenia w niektórych grupach wiekowych u mężczyzn sięgała 80% i to było bardzo dużo, co zaowocowało też tym, że byliśmy potem liderem, jeśli chodzi o raka płuca niestety. No więc jeśli spojrzymy na te lata 80., kiedy paliło nas naprawdę bardzo dużo, to pali nas zdecydowanie mniej. Czy pali nas mało? No wciąż za dużo, dlatego że nie jesteśmy ani w czołówce już na szczęście w tej chwili Europy, ale też nie jesteśmy zupełnie w ogonie. Myślę, że jesteśmy gdzieś tak pośrodku stawki. No marzymy o tym, żeby jednak ta częstość palenia spadła do takiej liczby jednocyfrowej. Mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy. No więc pali nas w tej chwili około 8,5 miliona, to znaczy, że pali co trzeci dorosły mężczyzna i co piąta dorosła kobieta. Dzisiaj dzień bez papierosa, czyli dobry moment, żeby się zastanowić. Pierwszy krok to jest pewnie podjęcie decyzji, ale co później, jeśli już postanowimy, że to będzie dzisiaj ten dzień? Jeżeli postanowimy, że to będzie już ten dzień, to warto się zastanowić nad tym, jak zastąpię wszystkie nawyki, które były związane wcześniej właśnie z tą czynnością palenia. Warto się zastanowić, czy przypomnieć sobie, czy już miałem wcześniej jakieś próby rzucenia palenia, jak reagował mój organizm, czy miałem jakieś objawy odstawienia, czy coś mi sprawiało szczególną trudność i do tego dostosować swoje późniejsze działania, czyli jeżeli były właśnie jakieś dolegliwości, zastanowić się, czy nie warto poszukać wsparcia farmakologicznego. Warto zastanowić się, czy nie skorzystać z pomocy specjalistów i taka specjalistyczna pomoc jest dostępna na przykład w telefonicznej poradni pomocy palącym. Myślę, że dużym problemem osób palących są spotkania towarzyskie, bo podjęliśmy decyzję, rzucamy palenie, dobrze nam idzie, ale wychodzimy na spotkanie i osoby palące w naszym towarzystwie też zachęcają nas, żebyśmy zapalili tego papierosa. Jak skutecznie odmówić, wybronić się w takiej sytuacji? Jest jakiś sposób, żeby rzeczywiście udało nam się wyjść na spotkanie, ale nie przerwać postanowienia? Ja myślę, że warto zrobić taki trik i poinformować te osoby, że nie palę, ale też poprosić ich o wsparcie. Bo wtedy ta osoba się trochę czuje bardziej odpowiedzialna i wtedy już nie jest tak łatwo jej przekonywać do zapalenia. Więc powiedzieć, słuchaj, rzucam palenie, jest dla mnie bardzo ważne, robię to dla siebie i chciałabym cię prosić o wsparcie. Chciałabym, żebyś pomógł mi w tym czasie, kiedy na przykład będę próbował się złamać. I myślę, że to jest to jakiś sposób. No, niektórzy palacze po prostu wiedzą, że nie mogą w tym czasie, w tym takim najtrudniejszym okresie pierwszym, wystawiać się na zbytnie pokuszenie, czyli spotykać się z towarzystwem osób palących. Na pewno mają też każdy ma w swoim otoczeniu osoby, które już rzuciły palenie, albo będą nam kibicować, więc warto przynajmniej może w tym pierwszym okresie, dla niektórych, nie mówię, że dla wszystkich, spotykać się nawet z takimi osobami, które będą nas wspierać. No, trzeba się trochę przyjrzeć sobie i zobaczyć tak naprawdę, jak ja reaguję, czy to, że na przykład mam wyzwanie, to mnie motywuje do działania, czy raczej też, że mam wyzwanie, to mu ulegnę i na przykład pokusie ulegnę i zapalę. No to trzeba się trochę sobie przyjrzeć i zastanowić się, co będzie dla mnie najkorzystniejsze. Jeśli naprawdę chcemy rzucić to palenie, to rzeczywiście warto mieć dobry plan. Bo decyzja to jest jedno, pani powiedziała o decyzji, ale myślę, że warto mieć dobry plan i gdzieś te spotkania towarzyskie muszą być częścią tego planu, czyli co ja zrobię wtedy, kiedy będzie mi się chciało palić, a będę w towarzystwie. Jest takie również przekonanie, że rzucenie palenia musi się wiązać z przybraniem wagi. Zawsze tak musi być, czy to jest też kwestia indywidualna?
Oczywiście, że jest to kwestia indywidualna, ale faktycznie wiele osób po porzuceniu palenia no, nieco przybiera, zwiększa się ta masa ciała, tak? Od czego to zależy? To jest kilka takich czynników, które o tym decydują. Pierwszy to jest taki, że jednak spowalnia się ciotka metabolizm. Drugie to to, że ten odruch palenia zastępowany jest czymś najprostszym, czyli odruchem zajadania. Równocześnie pamiętajmy, że po porzuceniu palenia no, przywracane są różne funkcje organizmu, w tym również zmysł węchu i smaku, więc to jedzenie zaczyna być inaczej odczuwane, inaczej smakować. Jest nieco większe łaknienie, tak? I poza tym brak tak zwanych hormonów szczęścia zastępowany jest właśnie poprzez jedzenie, które również daje po prostu odczucia przyjemne. Natomiast nie jest to tak, że każdy, kto rzuca palenie, musi przytyć, prawda? Dobre właśnie zaplanowanie, to co Magda przed chwilą mówiła o tym, żeby mieć plan i żeby włączyć w to również taką większą uważność co do tego właśnie, co jemy, jak się odżywiamy, czy zwiększamy swoją aktywność fizyczną, czy choćby trochę więcej spacerujemy, tak? To już naprawdę będzie miało kolosalny wpływ na to, czy właśnie przytyjemy, czy nie. I też dać sobie takie drobne przyzwolenie na to, że jeżeli w pierwszym okresie faktycznie troszeczkę przytyję, tak, to pamiętać, że za jakiś czas będziemy mogli nad tym popracować, to naprawdę da się zgubić. Powiedziała Pani, że nasz organizm reaguje na to, że odstawiamy no nauk. Właśnie powiedzmy może, jak organizm reaguje, bo musimy być na to przygotowani, że jak odstawimy papierosa, to coś w naszym ciele się będzie działo, a zawsze lepiej będziemy przechodzić ten proces, jeśli będziemy świadomi, że coś takiego nastąpi. To, co następuje po odstawieniu papierosa. Zdecydowanie dobrze jest się przygotować do tego, co się będzie działo. Dzieją się różne rzeczy, bo dzieją się te pozytywne rzeczy, na przykład ciśnienie krwi wraca do normy, bo już po kilku godzinach tlenek węgla w organizmie przestaje się łączyć z hemoglobiną i nie dotknie organizmu, więc pozytywne zmiany się rozpoczynają. No ale też trzeba pamiętać, że ponieważ uzależnienie od tytoniu to jest choroba i to jest takie uzależnienie jak od każdego innego narkotyku, to organizm pozbawiony swojego narkotyku będzie się trochę na początku buntował i będzie produkował tak zwane objawy odstawienia. I to, co się w tym czasie może dziać z człowiekiem, to takie zmiany stanów psychicznych, taki nastrój, człowiek łatwiej się rozdrażnia, łatwiej wpada w gniew, ma takie skoki nastroju, może odczuwać niepokój, może odczuwać lęk, może się zmóc kaszel na przykład, co się palaczom wydaje absurdalne, bo właśnie powinni przestać kaszel, tymczasem kaszel się wzmaga, bo zaczynają się tam, ta smoła się zaczyna odklejać, płuca grzęski się oczyszczają i ta smoła po prostu wykasłujemy ją, tak? No więc co się może dziać? No, może mieć większy apetyt, właśnie różne rzeczy się dzieją z organizmem i takie negatywne i pozytywne, ale te negatywne na szczęście, to jest po pierwsze, trwają tylko 3-4 tygodnie, więc to jest nie tak strasznie długo, więc można sobie z nimi radzić. Po drugie, one są najbardziej takie intensywne w ciągu 3-4 pierwszych dni, a potem rzeczywiście one, natężenie większości z nich spada do normalnego poziomu. Tam się tylko dłużej utrzymuje ten wzmożony apetyt, niestety. I taka chęć do palenia papierosa w takich sytuacjach, które nam się najbardziej kojarzą z paleniem. No, ale też rozpoczyna się, jak mówiłam, dużo pozytywnych zmian i o tym warto pamiętać, że już nawet po 24 godzinach na przykład ryzyko zawału serca spada o połowę, a to wydaje się bardzo dużo. No właśnie, też o to chciałam zapytać, po jakim czasie już możemy powiedzieć, że rzeczywiście odczuwamy, że jest nam lepiej na przykład wchodzić po schodach. No tak około 3 miesięcy jest potrzebne na to, żeby odczuć znaczącą poprawę kondycji. I ja pamiętam taką pacjentkę, która właśnie była już taką panią, no myślę, że około 70, i która nie była w stanie wejść na swoje drugie piętro bez trzymania się 3 albo 4 razy. I właśnie mniej więcej po 3 miesiącach, jak przyszła, to powiedziała, że jest bardzo z siebie dumna, bo wchodzi na swoje drugie piętro bez trzymania. Więc to się tak około 3 miesięcy potrzeba na to, żeby ta kondycja się po prostu poprawiła. Są reklamowane różnego rodzaju specyfiki, plastry, gumy do rzucia, które mają nam pomóc rzucić palenie. Czy to rzeczywiście jest dobra droga, jeśli chcemy pozbyć się nałogu? To jest zakupita droga. Trzeba pamiętać, że zespół uzależnienia od tytoniu jest chorobą. Normalnie wpisano do klasyfikacji chorób, tak jak każda inna choroba. A skoro jest chorobą, to ma swoje określone objawy, swoje przyczyny, a też leczenie. I na szczęście mamy leki, które pomagają rzucić palenie w sposób bezpieczny, w sposób skuteczny. Więc ja z całą mocą zachęcam do tego, żeby korzystać z tego, co medycyna nam oferuje i ulżyć sobie w tym trudnym jednak procesie rzucenia palenia. Też jest takie przekonanie, że najgorszy jest ten taki tradycyjny papieros, a te wszystkie elektroniczne, na przykład nowości, że to już nie jest tak szkodliwe dla zdrowia. Czy to jest prawdziwe przekonanie? Rzeczywiście tak jest?
Nadal trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nadal nie ma takich badań, które by mówiły o tym, jak w długim okresie czasowym używanie tych urządzeń, jakie przynosi skutki. Są owszem wstępne wyniki badań, ale również często koncentrują się na jakimś jednym tylko aspekcie funkcjonowania organizmu i dlatego tak naprawdę trudno jest o tym powiedzieć, tak? Natomiast z naszej perspektywy, z rozmów z osobami również palącymi wynika, że jest taka tendencja do tego, żeby osoby, które zastępują zwykłego papierosa, papierosem elektronicznym, zwiększają sobie liczbę właśnie nawyków związanych z używaniem tego e-papierosa, zwiększają ilość tak naprawdę nikotyny, którą dostarczają do swojego organizmu, czyli tak naprawdę pogłębiają swoje uzależnienie. I kolejny aspekt to jest to, że pokutowanie tego przeświadczenia o tym, że e-papierosy są mniej szkodliwe czy mało szkodliwe, tak, no niestety owocuje tym, że sięga po nie młodzież, tak? I bardzo często młodzież potem przerzuca się, przechodzi na palenie tradycyjnych papierosów. Niektórzy z nas mają na tyle w sobie samozaparcie, że sobie są w stanie sami poradzić z rzuceniem palenia, ale niektórzy potrzebują jednak takiej specjalistycznej opieki. Gdzie w takim razie powinniśmy się zwrócić, kiedy czujemy, że sami sobie nie damy rady? Na pewno do telefonicznej poradni pomocy palącym, która działa od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 21 i w sobotę od 9 do 15 i działa pod numerem 801-108-108. Pracują tam doradcy, którzy profesjonalnie pomogą przygotować się do rzucenia palenia, przejść przez cały okres rzucania palenia i będą wspierać potem w utrzymaniu abstynencji. Właśnie jak ta poradnia działa? Dzwonimy, mówimy, że chcemy rzucić palenie i jaką pomoc otrzymujemy ze strony poradni telefonicznej? Wszystko zależy od tego, kto do nas dzwoni, na jakim etapie procesu rzucenia palenia, czy jest zmotywowany, czy już właśnie jest w trakcie próby. Generalnie staramy się pracować nad takimi trzema rzeczami, czyli nad tym, w jaki sposób osoba uzależniona myśli i jak zmienić to swoje myślenie, pracować nad tym, jak się zachowuje i jak pracować z tymi zachowaniami, ze swoimi właśnie nawykami i nad tym, czy potrzebne jest jakieś wsparcie farmakologiczne. I powiem jeszcze, że nie tylko można do nas zadzwonić i rozmawiać już, tak? Można również poprosić o to, żeby nasi doradcy objęli taką stałą pomocą podczas całego procesu rzucania palenia. Po jakim czasie możemy powiedzieć, że udało nam się zwalczyć nałóg? Tak naprawdę to bywa różnie, bo wiele osób nawet po paru miesiącach jeszcze odczuwa chęć zapalenia, tak? Natomiast mówimy o takim półrocznym, rocznym i trzyletnim okresie abstynencji i według WHO tak naprawdę to 5 lat stanowi taką granicę, po której mówimy o tym, że ktoś faktycznie pozbył się uzależnienia. Ale też trzeba pamiętać, że te receptory nikotynowe są zawsze wrażliwe na nikotynę. To tak jak w przypadku alkoholików, bo każdy kto wie, że jak alkoholik przestaje pić i może potem już wypić nawet kieliszka czy tam kufla piwa, to tak samo jest z papierosami. Te receptory są, one są wrażliwe na nikotynę, więc jeśli nawet po latach zapalimy papierosa, żeby sprawdzić, czy możemy palić w sposób kontrolowany, to jest to ogromne ryzyko, dlatego że ona wtedy otrzymuje swoją porcję narkotyku i zaczyna się, że tak powiem, cały proces od nowa i można popaść po raz kolejny wieloletnie palenie. Także ja bym nie ryzykowała takiego sprawdzania, czy już mogę. No właśnie, to na koniec z okazji Dnia Bez Papierosa pozostaje nam życzyć wszystkim palaczom skutecznego rzucenia palenia. Jak najbardziej zapraszamy do kontaktu z telefoniczną poradnią pomocy palącym. Reklama. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, było mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2 i MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Każdy może pomagać, ty też. Jak? Oddaj krew i uratuj życie drugiej osobie. 9 czerwca przyjdź na piknik rodzinny do Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach. Na uczestników czekają liczne atrakcje, strefy aktywności dla dzieci i młodzieży oraz
wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement z diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Dokąd pędzi światło? Dlaczego ziemia się trzęsie? Co jest szybsze, oko czy ręka? Przyjdź i sprawdź podczas 22. pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku pod hasłem Ruch. Sobota, 9 czerwca, od godziny 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Na 22. piknik naukowy zaprasza Fundacja PZU, partner główny. Partnerem pikniku naukowego jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, realizujące program operacyjny Rybactwo i Morze, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Są produkty, które się wyróżniają, jak kuracja nawilżająca Everline Cosmetics, która regeneruje i chroni skórę przed zanieczyszczeniami. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Dla każdego z nas przygoda jest czymś innym. Dla jednych jest to podróż na drugi koniec świata, a dla innych noc spędzona w namiocie w ogródku koło domu. Związek Harcerstwa Polskiego od 100 lat każdego dnia daje możliwość swoim członkom przeżywania przygody na miarę ich możliwości. Wejdź na www.zhp.pl i zobacz, jak możesz nam w tym pomóc. Ogłoszenie społeczne. 8:30 na zegarach. Michał, przerwa i informacje. Komisja weryfikacyjna do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich przesłuchała Marka Dębskiego, który w Biurze Gospodarki Nieruchomościami Stołecznego Ratusza kierował Wydziałem Spraw Dekretowych. To jedyny świadek, który stawił się na rozprawie ogólnej wczoraj. Zeznania miała złożyć też Hanna Gronkiewicz-Walc, która po raz kolejny nie stawiła się na wezwanie komisji. Tuż po posiedzeniu zespołu do spraw reprywatyzacji jego przewodniczący Patryk Jaki podkreślał, że świadek mógł liczyć na specjalne względy u władz miasta. Zajmował się niezauważaniem problemów z prawem Nowakowskiego i w związku z tym dostał awans od pani prezydent i jedną z najwyższych nagród. Wyższą niż wskazywałoby to jego umocowanie hierarchiczne, a do tego się okazuje, że to był urzędnik, który wydawał decyzje dekretowe, a jego rodzina miała roszczenia. I to, żeby było śmiesznie, to jeszcze roszczenia ze słynnymi handlarzami roszczeń. Czyli no, państwo wszystko macie tutaj jak w soczewce. Mimo nieobecności prezydent stolicy, komisja nie zarządziła kary za jej niestawiennictwo. Ratusz Miejski wysłał do komisji pismo, które będzie weryfikowane. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży przyjęła z poprawkami rządowy projekt tzw. Konstytucji dla Nauki. Do dwóch ustaw składających się na tę reformę posłowie wprowadzili ponad 150 zmian. Większość z nich została zgłoszona przez autorów projektu, czyli resort nauki i szkolnictwa wyższego. Wniesiono m.in. poprawkę dotyczącą wyboru rektora. Prawo to odebrano Radzie Uczelni, a pozostawiono je Kolegium Elektorów. Pierwsza będzie wskazywać jedynie kandydatów na rektorów, a jej przewodniczącego, w myśl innej poprawki, wybierze Senat Uczelni. Wprowadzono również pewne zmiany w procesie habilitacji, tłumaczy wiceminister nauki Piotr Müller. Kolokwium przeprowadza się w przypadku osiągnięć w zakresie nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych. Wydłużono także maksymalny wiek osób ubiegających się o pełnienie uczelnianych funkcji z 65 do 67 lat oraz wprowadzono zmiany w stypendiach studenckich. Stypendia przyznaje minister na wniosek rektora. Komisja odrzuciła większość poprawek opozycji. Wyjątek stanowiła wniesiona przez Kingę Gajewską z PO, a dotycząca procedury przyznawania stypendiów socjalnych i dla osób niepełnosprawnych. Projekt trafi teraz do drugiego czytania w Sejmie. Rząd chce, aby reforma weszła w życie od 1 października. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Dziś mija okres zawieszenia amerykańskich ceł na stal i aluminium z Europy. Prezydent Donald Trump nałożył taryfy w marcu, ale do 1 czerwca je zawiesił. Amerykańska domaga się stałego wyłączenia, w przeciwnym razie grozi działaniami odwetowymi. Ta sprawa była jednym z tematów dorocznej sesji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu. Unijni politycy mówią, że są gotowi do rozmów ze Stanami Zjednoczonymi o liberalizacji handlu, czego zażądał amerykański prezydent, ale pod warunkiem stałego wyłączenia z ceł. Francuski minister gospodarki Bruno Le Maire podkreślał, że taryfy na stal i aluminium są nie do zaakceptowania. Jesteśmy sojusznikami Stanów Zjednoczonych i nie chcemy być dotknięci agresywnymi działaniami takimi jak cła. A niemiecki minister gospodarki Peter Altmaier dodał.
sprawę i... Pracowaliśmy ciężko w ostatnich tygodniach, by uniknąć ceł, ale jeśli się to nie uda, jesteśmy przygotowani, by zareagować. Ja wierzę. Powstała już wstępna lista amerykańskich produktów, które Unia chce objąć karnymi cłami, jeśli Stany Zjednoczone nie wyłączą jej starych na stali aluminium. Na liście są m.in. motocykle, dżinsy, bourbon i masło orzechowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mike Pompeo spotkał się z przedstawicielem Pjongjangu. Amerykański sekretarz stanu w Nowym Jorku rozmawiał z byłym szefem wywiadu Korei Północnej Kim Jong-cholem. To najwyższy od prawie 20 lat przedstawiciel Pjongjangu odwiedzający Stany Zjednoczone. Tematem były przygotowania do ewentualnego szczytu z udziałem prezydenta Donalda Trumpa i przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una. Kolejne spotkanie planowane jest na czwartek. Będzie jeden bilet na przejazd pociągami w Polsce. Obecnie planując podróż z przesiadkami trzeba uwzględnić przełącznika i kupić odpowiedni bilet. Od 1 czerwca pasażerowie korzystający z pociągów Intercity, przewozów regionalnych i kolei wielkopolskich będą mogli kupić jeden dokument podróży. Do projektu pod hasłem Pakiet Podróżnika przystąpiły właśnie koleje wielkopolskie. Wracamy do sprawdzonych modeli, mówił w Poznaniu wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel. Informacja właśnie jest jednym z elementów, kolejnych elementów odwracania tej sytuacji, w której pasażerowie muszą być znawcami struktury kolei, gdzie jaki pociąg jedzie, kto jest jego właścicielem, jaki bilet, której kasie trzeba kupić. Dotąd do wspólnego biletu przystąpiły PKP Intercity, przewozy regionalne, a także trójmiejska SKM i łódzka kolej aglomeracyjna. Pozostali lokalni przewoźnicy powinni znaleźć się w systemie do końca tego roku. Wiadomości sportowe Sylwia Urban. Bez Kamila Glika, Jakuba Błaszczykowskiego, Dawida Kownackiego i Marcina Kamińskiego odbył się wczoraj trening piłkarskiej reprezentacji Polski na ostatnim przed Mistrzostwami Świata zgrupowaniu w Arłamowie. Glik i Błaszczykowski nie są jeszcze w pełni sił po przebytych urazach, a Kownacki i Kamiński leczą infekcję. Do Rosji na mundial pojedzie 23 zawodników. Szymon Żurkowski wierzy, że będzie wśród nich. Sztab szkoleniowy wie, co robi, także wszystko w ich głowach i w naszych nogach, także w tym spokojnie. Wiadomo, że trener musi podjąć decyzję, podejmie dobrą decyzję na dany moment, trzeba mu zaufać i tyle. Trener Adam Nawałka będzie musiał pożegnać aż 9 piłkarzy, którzy są w Arłamowie. A piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji rozpoczną się za 14 dni. Kibice posiadający bilety i wybierający się na mundial muszą złożyć wniosek o wydanie karty Fan ID. Specjalny dokument, do którego wyrobienia potrzebny jest paszport, zastępuje wizę. Jest wymagany do wejścia na stadion i pozwala korzystać z darmowej komunikacji. Taki wniosek składa się przez internet wyłącznie po zakupie biletów. Organizatorzy mundialu zalecają, aby wniosek o Fan ID złożyć jak najszybciej, gdyż dostawa karty pocztą może trwać 3-4 tygodnie. Szybciej można odebrać dokument za pośrednictwem centrów wizowych VFS Global, które w Polsce znajdują się w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. Polskie siatkarki doznały 6 porażki w Lidze Narodów. W holenderskim Apeldoorn uległy Brazylijkom 0-3 i spadły na 14 pozycję w klasyfikacji generalnej. Dziś zmierzą się z Koreankami z południa. Tymczasem bliżej Mistrzostwa Polski Piłkarzy Ręcznych jest zespół Vive Kielce, który w pierwszym meczu finałowym wygrał na wyjeździe z Wisłą Płock 33-28. Mimo to rozgrywający Vive Krzysztof Lijewski jest ostrożny przed rewanżem. To jest dopiero pierwsza połowa, 60 między nami. Wiemy, że w Kielcach szaga nasz ta druga połówka, czyli drugie 60. Wiemy, że Płock chyba nas się nie poda, bo teraz oni naprawdę już nie mamy do stracenia. Przybrałem się 5 bramkami, wydaje mi się zasłużenie, bo byliśmy drużyną moim sprawiedliwie lepszą i te 5 bramek chyba odwiedzie na to, co się działo na boisku. Natomiast to nie jest już sprawa przesądzona. Myślę, że Płock rzuci wszystko, co ma najlepszym rewanżu. A rewanż w niedzielę w Kielcach. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo awansowali do drugiej rundy debla w wielkoszlemowym turnieju tenisowym French Open. W pierwszym meczu pokonali Włocha Marco Cecchinato i Węgra Martona Kuczowicza 6-4-7-5. Z turnieju odpadli Marcin Matkowski, Alicja Rosolska i Magdalena Fręch. Dziś Hubert Hurkacz w meczu o 3. rundę French Open zagra z Chorwatem Marinem Ciliczem. Początek spotkania zaplanowano na 11. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 37 minut po godzinie 8. Polskie Radio 24. W każdy weekend od 1 do 1 lipca w przestrzeni zaadaptowanej na galerii na 42 piętrze warszawskiego apartamentowca Kosmopolitan oglądać można obrazy Wojciecha Fangora. Dzieło pochodzą z najważniejszego okresu jego twórczości, czyli z lat 60. i 70. Fangor to najdroższy i najbardziej rozpoznawalny na świecie polski artysta. Obok Magdaleny Abakanowicz, Romana Opałki i Tadeusza Kantora należy do panteonu polskich twórców, którzy zrobili oszałamiającą zagraniczną karierę. Z Magdaleną Dąbrowski
Wysoki, kurator w MoMA w Nowym Jorku. Dzień dobry. Dzień dobry. MoMA, czyli Museum of Modern Art. New York. New York, bardzo prestiżowa instytucja. Ale nie będziemy na razie rozmawiać o MoMA i o pani pracy w tym muzeum, tylko o albumie Fangor, którego pani jest współautorką. Wojciech Fangor, najdroższy, najbardziej rozpoznawalny na świecie polski artysta, jedyny Polak, który doczekał się indywidualnej wystawy w nowojorskim Muzeum Guggenheima. Tyle mniej więcej wiemy o Wojciechu Fangorze, jeśli ktoś trochę interesuje się polskim malarstwem. Ale jest wiele rzeczy, których o Wojciechu Fangorze nie wiemy, albo nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo on, tak jak wspomniałam, najdroższym jest polskim artystą i jego praca w Londynie została sprzedana za równowartość 1 900 000 zł. Co jest takiego w tej sztuce naszego rodaka, co ujęło zachodnich marszandów, krytyków sztuki, miłośników sztuki? Czy jest w tym coś uniwersalnego, czy wręcz przeciwnie, jest w tej sztuce coś tak typowo polskiego, co zachwyca swoją oryginalnością ludzi na całym świecie? W efekcie Fangora należy określić jako artysty polsko-amerykańskiego ze względu na to, że on spędził w Nowym Jorku, a właściwie w Stanach Zjednoczonych 33 lata. I to, co uderza... Ale urodził się w Warszawie, więc... Urodził się w Warszawie. Krwi i kości. Oczywiście, tak. I zresztą z bardzo polskiej rodziny. I wrócił. Jego karierze, że tak powiem, potoczyła się kołem, bo w 2003 roku wrócił z Ameryki i przez ostatnie 15 lat działał tutaj i miał bardzo dużo wystaw. A żeby jeszcze dodać punkt taki bardziej bieżący, to 3 dni temu, to znaczy 16 maja w nowojorskim domu aukcyjnym Bonhams, koło Fangora, i to stosunkowo nieduże, może 60 na 60 cm, sprzedało się za 492,5 tysiąca dolarów. To jest rzeczywiście rekord, dlatego że to już zaczyna się liczyć w kategoriach międzynarodowych. Ale Fangor liczy się w kategoriach międzynarodowych nie dlatego, że się sprzedał za te pieniądze, tylko po prostu dlatego, że jego dzieło jest uniwersalne. Oczywiście we wczesnych latach, ponieważ mieszkał w Polsce do 1961 roku, zajmował się już sztuką plakatową, stworzył szkołę poster. Polską szkołę plakatu. Oprócz tego dostał szereg nagród za jego socrealistyczne kompozycje, takie jak postacie czy murarze, no nie mówiąc o matce Koreance. Potem, nagle w 1956 roku, właściwie na początku już lat 50., zapoznał się z i nawiązał wielką przyjaźń z Stanisławem Zamecznikiem, Oskarem Hansenem i Ichnatowiczem. To byli architekci, którzy w jakiś sposób zaczęli z nim współpracować. Poprosili go o współpracę i on zaczął od różnych współprac na temat wystaw. I w związku z tym zainteresował się konkretnym elementem, który jest bardziej architektoniczny niż malarski, to znaczy przestrzenią. No właśnie, a propos przestrzeni, ponieważ album, który ukazał się niedawno na polskim rynku, Fangor Color and Space, czyli kolor i przestrzeń, to w tym tytule zawierają się dwa najważniejsze słowa opisujące jego sztukę, bo jeśli ktoś zupełnie nie zna się na malarstwie, zupełnie nie ma pojęcia o prądach w sztuce, to pierwsze, co rzuca się mu w oczy, to właśnie to, że te obrazy są kolorowe i ja bym powiedziała, że dają oddychać widzowi. I nie chodzi nawet o wielkość samego dzieła, tylko w tym kawałku papieru jest przestrzeń, dużo światła, możemy po prostu się w ten obraz prawie że zanurzyć. Tak, właśnie. To jest to, co jest elementem uniwersalnym w pracy Fangora. To jest kolor, światło i przestrzeń. I dlatego zatytułowałam mój album Fangor Kolor i Przestrzeń, bo to są, tak jak pani podkreśliła, dwa podstawowe elementy i to są elementy, które się powtarzają od początku, to znaczy od jego plakatowej sztuki do samego końca, do momentu, jak on robił trzywymiarowe rzeczy. I głównym celem Fangora było to, żeby widz partycypował w percepcji dzieła, żeby nie było to stabilne odbieranie
dzieła sztuki, tylko żeby to było aktywne odbieranie sztuki, żeby to, co w dzisiejszych czasach nazywamy wirtualna przestrzeń widza, była częścią dialogu między dziełem sztuki a widzem. Powiedziała Pani o partycypacji widza w sztuce Van Gogha. Współuczestniczyć w tej sztuce na co dzień mogą mieszkańcy Warszawy albo osoby, które przyjeżdżają do stolicy Polski i mają okazję przejechać się drugą linią metra, ponieważ ta linia, z czego nie wszyscy sobie na co dzień zdają sprawę, jest ozdobiona właśnie dziełami Van Gogha i to jest taka swojego rodzaju największa galeria w przestrzeni publicznej. Absolutnie się zgadzam i poprzednim razem, jak byłam tu w Polsce, żeby porozmawiać z panią Van Gogh, specjalnie przejechałam się kilka razy metrem, szczęśliwie w godzinach, kiedy nie było ludzi, więc mogłam odnieść pewne wrażenie właśnie odbioru sztuki. I jakie to było wrażenie? To jest fascynujące, dlatego że w zależności od tego, z której strony się wjeżdża, człowiek ma zupełnie inne wrażenie. To jest wszystko dynamiczne i w takim staccato ruchu odbiera się nazwę miejsca, na którym się wysiądzie, stacji, na której się wysiądzie. I to daje też pulsację między ścianą a widzem. Ale to nie jest pierwsza, nazwijmy to, awantura Van Gogha z socjalną przestrzenią. Na początku lat 60. właśnie we współpracy z architektami zaplanował mozaiki na hol platformy właściwie Dworca Śródmieście. Niestety ten projekt nie został wykonany, ale to już był moment, kiedy Van Gogh zdawał sobie świadomość tego, że sztuka może być socjalnie zaangażowana, ale właśnie w dobry sposób, tam gdzie ludzie na co dzień to widzą i w jakiś sposób przez osmozę przenikają. A która ze stacji metra się Pani najbardziej podoba? Trudno mi powiedzieć w efekcie, bo to jest, każda stacja ma inne, inaczej się ją odbiera, bo są inne długości nazwy. Ale wszystkie są kolorowe, wszystkie są w jego charakterystycznym stylu. Absolutnie, absolutnie. To jest taki crème de la crème, tak, Van Gogh. Tak. No i właśnie to, co jest zadziwiające, to jest to, że on to robi w efekcie, jak już prawie, jak ma 90 parę lat. Oprócz drugiej linii warszawskiego metra, gdzie można zobaczyć pracę Van Gogha? Gdzie jest największa kolekcja? Największa kolekcja dzieł Van Gogha jest w Łodzi, ze względu na to, że Van Gogh był bardzo zaprzyjaźniony ze Stanisławskim, który w pewnym momencie był pierwszym mężem Aliny Szapocznikow. I oni wszyscy stworzyli taką grupę. Częścią tej grupy był tak samo Kops, Dekanto, wszyscy z tego okresu. I w związku z tym Stanisławski, który był dyrektorem Muzeum Sztuki w Łodzi, nabył dosyć dużą kolekcję. W tej chwili można też zobaczyć w Radomiu, dlatego że tam Van Gogh i jego żona zdeponowali pewną ilość obrazów. No a oprócz tego to w różnych galeriach była, oczywiście w 1990 była wystawa w Zachęcie, to była dosyć wystawa, niestety ja tego nie widziałam, bo mieszkałam w Nowym Jorku, ale mam katalog i wiem, że to było wielkie wydarzenie. Wojciech Van Gogh zmarł w 2015 roku, tak, w wieku 93 lat. Czy przez całe życie jego twórczość, pomijając może ten okres socrealistyczny, to była jakaś konsekwencja w tym działaniu? Czy on się zmieniał wraz z latami? Bo przyjęło się mówić, że on był przedstawicielem op-artu, ale to byłoby nie za bardzo sprawiedliwe, gdyby go tylko w tym op-arcie umieścić. Tak, to wręcz byłoby niesprawiedliwe i zresztą Wojtek, z tego co, ponieważ ja go bardzo dobrze znałam w okresie, jego okresie nowojorskim, i on zawsze uważał, że to była pomyłka. Ta pomyłka wyszła z tego, że Van Gogh, zanim pojechał do Ameryki, poznał galerzystkę z Waszyngtonu, Beatrice Gajdzik Perry, ponieważ jak jej nazwisko Gajdzik wskazuje, jej ojciec był Polakiem i ona miała wielki sentyment do Polaków. I w 1960 roku w ramach akcji, którą amerykański rząd prowadził, było to, żeby odkryć jakichś nowych wschodnioeuropejskich artystów, to znaczy artystów zza żelaznej kurtyny, bo to głównie chodziło o tą żelazną kurtynę. I ona przyjechała do Warszawy i poznała m.in. Van Gogha i
powiedziała, bo patrząc na jego dzieła, powiedziała, no powinieneś przyjechać do Ameryki, bo to ci da duże możliwości. Oczywiście to nie było takie proste, bo w tamtych czasach Polacy mieli ograniczone możliwości wyjazdu do Ameryki, tym niemniej ona mu w efekcie pomogła. A co było ważniejsze, to w Waszyngtonie urządziła wystawę i w 1961 roku w MoMA właśnie kurator ówczesny Peter Zells zrobił wystawę 15 polskich artystów i tam były 3 dzieła Van Gogha, które zresztą do tej pory są w kolekcji MoMA. A potem w 1965 roku William Zajc otworzył wystawę The Responsive Eye i to w efekcie była wystawa, która zapoczątkowała użycie OPART, akronimu OPART. Ale jak się popatrzy na katalog, to tam w efekcie wszyscy z tych 40 paru artystów, nazwijmy to optyczne złudzenie, ale z drugiej strony to nie jest taka opart, jak nazwijmy to w Bridget Riley, Brytyjka Bridget Riley, gdzie oni głównie używali tego samego elementu powtarzanego w sekwencjach biało-czarnych, czy Vasarely, który używał też tego samego elementu w sekwencjach spektrum kolorowego. Ta wystawa w MoMA, o której Pani mówi, otworzyła drzwi albo była przyczynkiem, albo umożliwiła wystawę indywidualną w Muzeum Guggenheima. Żadnemu Polakowi, żadnemu polskiemu artyście powtórzenie tego wyczynu się nie udało. Jak Pani myśli, dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że Van Gogh jest wyjątkowo utalentowanym malarzem, doznał artystą, bo on w efekcie nie tylko zajmuje się malarstwem, ale później robił olbrzymie serie rysunków i trzywymiarowych struktur. Van Gogh w czasie, w 1962 roku Beatrice Perry pomogła mu znaleźć coś w rodzaju stypendium, gdzie on jeździł po całych Stanach i mówił o swojej sztuce. To było normalnie w kolegiach i uniwersytetach. I to, w jaki sposób jego umieściło w środowisku artystycznym, bo przy tej okazji on poznał różnych artystów, takich jak Noland, Willendorf, Barnard i wszystkich tych, którzy w tamtych czasach się liczyli, łącznie z Greenbergiem, Clement Greenberg, który był krytykiem głównie lansującym Jackson Pollock i Helen Frankenthaler i w ogóle w Hard Edge Painting. I oprócz tego Van Gogh poznał Catherine Graham, która była redaktorką, właściwie wydawcą i redaktorem Washington Post i tam u niej w domu zobaczył po raz pierwszy kolekcję wszystkich tych artystów, o których zawsze słyszał, łącznie z Rothko czy Noland, i gdzie miał okazję docenić, co oni robią. I dla niego największym zdziwieniem było to, że Rothko, tak jak on, szuka bezkrawędziowej formy i integracji tych form z background właśnie w sposób, gdzie te formy emanują z tła i tło łączy się z formami i to daje jakąś taką akordeonową przestrzeń. Akordeonową w sensie odwrotnym niż przestrzeń renesansowa, gdzie punkt zborny jest za obrazem, że patrzy się w dziurę, nazwijmy to, obrazu, w ramę. Pięknie to Pani opowiada. Jesteśmy w radiu, więc mogę tylko powiedzieć, jak aż space. Proszę mi powiedzieć, co Panią skłoniło do tego, żeby zacząć pracę właśnie przy tym albumie? Czy to był jakiś impuls, czy to była jakaś potrzeba pokazania, kim był Wojciech Van Gogh? W rozmowach z kolekcjonerami, a zwłaszcza z jednym z kolekcjonerów Van Gogha, który ma olbrzymią kolekcję i rzeczywiście na bardzo wysokim poziomie, i ze znajomą historyczką sztuki z Nowego Jorku i ze Skirą, rozmawialiśmy kiedyś o tym na targach w Bazylei, po prostu tak jak to między jednym piętrem a drugim siada się dla kawy i rozmawia się. I chodziło o to, żeby pokazać Van Gogha w międzynarodowym kontekście, bo to jest pierwsza książka, która wyszła po angielsku. Dlaczego Van Gogh nie był dostępny dla publiczności międzynarodowej? Bo większość publikacji o nim jest po polsku. Bożena Kowalska napisała bardzo dobrą książkę, Van Gogh, malarz przestrzeni, ale to jest książka tylko po polsku. W związku z tym nawet ludzie, którzy widzieli jego wystawę u Guggenheima, nie mają dostępu do głębokiej znajomości Van Gogha, bo wystawa Guggenheima miała tylko malutką broszurę
A dlaczego do tego doszło, żeby, bo tak trochę dygresję zrobiłam? Mianowicie właśnie wtedy, kiedy Van Gogh poznał tych różnych ludzi sztuki i dealerów i między innymi poznał dyrektora Muzeum Guggenheima, Thomasa Messera, który zresztą z pochodzenia był Czechem i który, tak jak Van Gogh, świetnie był obeznany z trendami modernistycznymi w Europie między wojnami i który bardzo docenił właśnie dzieło Van Gogha jako dzieło intelektualne, bo w efekcie Van Gogh to był szalony erudyta, człowiek, który miał wielką wiedzę. Interesowała go astronomia od momentu, jak miał lat 14, notabene w 80-tych latach w Summit, New Jersey, gdzie mieszkał w tym czasie, zbudował obserwatorium astronomiczne. Także na przykład te jego koła i te bezgraniczne kręgi, które się wpisują w siebie i emanują, to dla mnie w jakiś sposób wychodzą właśnie z obserwacji planet. Notabene w domu jego rodziców w Clarisseville namalował, jak pewnie miał 17-18 lat, namalował plafon, który nazwał planety i który, rozumiem, teraz jest dostępny do zobaczenia w ich willi, która nazywa się Fangorówka. Porozmawiamy jeszcze przez moment o samym albumie, bo album to nie tylko reprodukcja jego dzieł, ale to jest bardzo szczegółowa biografia, listy, wywiady z nim przeprowadzone i fotografie z prywatnych archiwów. Łatwo było dotrzeć do tych dokumentów? No to zabrało trochę czasu, ale o tyle było łatwo, że ja znałam państwa Fangorów z czasów nowojorskich, a oprócz tego Wojtek Van Gogh parę lat przed śmiercią zlecił zrobienie katalog raisonner, czyli katalogu wszystkich swoich dzieł, dwóm młodym polskim historyczkom sztuki, Joli Goli i Katarzynie Jankowskiej-Cieślak. I Katarzyna szalenie mi pomogła, bo ona właśnie... Tak, jest tutaj wymieniona jako współautorka. Tak, nie tyle współautorka, co... Redaktorka. A także Mark Rosenthal. Mark Rosenthal to jest mój kolega z Nowego Jorku, który był kuratorem w National Gallery w Waszyngtonie. Oprócz tego był kuratorem u Guggenheima. Jest właściwie specjalistą sztuki abstrakcyjnej. Oprócz tego od sztuki współczesnej. I jego zafascynowało to, że 1/3 obrazów Van Gogha, które są zarejestrowane, nazwijmy to tak, reprezentuje forma koła. Więc dlatego wybrał ten motyw, bo ja chciałam, żeby książka, ponieważ jest właściwie po raz pierwszy, kieruje się wobec publiczności zachodniej, mój esej musiał być z natury raczej ogólny, bo miałam jednak mimo wszystko pewną ilość stron do zapełnienia. Także mój esej, wstęp i mój esej jest bardziej ogólny i chodziło mi o to, żeby mieć esej na jakiś konkretny temat, a to koło to jest po prostu symbol Van Gogha. Symbol Van Gogha, który jest na jego grobie na warszawskich Powązkach, na pomniku kolorowe koło. A gdyby pan miała już na zakończenie naszej rozmowy zachęcić kogoś, kto teraz słucha naszej rozmowy o Van Gogha i chciałby zacząć poznawać jego sztukę, to w jakich kilku zdaniach opisałaby pani, dlaczego warto się tą sztuką zainteresować? Jest to sztuka, która z jednej strony jest bardzo intelektualna i z drugiej strony szalenie wizualna i kontemplacyjna. Ta sztuka daje możliwości interpretacji bardzo nieograniczonej i wobec tego ktoś, kto tylko lubi kolor, może tam stanąć i zachwycać się tym kolorem. Ktoś, kto tylko wierzy, że forma jest czymś, może mieć też swoją przyjemność, a oprócz tego ten, który jest intelektualnie zorientowany, może z kolei potem poczytać różne eseje, które mówią coś na ten temat. Czyli proszę państwa, jeśli chcemy pokontemplować kolor i mieć pełny wachlarz interpretacji, to sięgnijmy po sztukę Van Gogha, zainteresujmy się nią. Van Gogh, Color and Space, książka, album właśnie ukazała się na polskim rynku. A gościem Polskiego Radia i moim była pani Magdalena Dąbrowska, amerykańska historyk sztuki, kurator MoMA w Nowym Jorku, która jest tego albumu współautorką. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. Reklama. Masz helikopter. Walczysz z grawitacją. Skoczycie. To gaz. Na gaza sama woda to za mało. Postaw na sprawdzone rozwiązanie. Riposton. Riposton na gaza w wygodnej formie tabletek musujących. Dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz
Polskie Radio 24. Zbliża się godzina 9, to znaczy, że nawet